Chciałbym przypomnieć fragment z listu do Efezjan. No w moich kazaniach on będzie się przejawiał pewnie jeszcze przez długi czas, bo wierzę, że ten fragment jest jakimś kierunkiem od Boga dla naszej wspólnoty. Jest jakimś zaproszeniem od Pana Boga do tego, żebyśmy doświadczyli zmiany jako wspólnota, ale też żeby to miasto było dotknięte przez Jego moc. To jest list do Efezjan, czwarty rozdział, od 11 wiersza do szesnastego. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc słowo mówi, że Bóg ustanowił pewne dary czy pewne służby. W jakimś konkretnym celu. Po pierwsze, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc każdy z nas, jak tutaj jesteśmy na tej sali, my jesteśmy przez Boga przeznaczeni, żeby posługiwać i budować ciało Chrystusowe. Nie tylko ja, czy Irek, czy starsi zboru, czy liderzy, ale każdy z nas bez wyjątku jest do tego przeznaczony. I Bóg ustanowił te pięć darów po to, żeby przygotować nas wszystkich, Żebyśmy my mogli posługiwać tym darem, którym Bóg przeznaczył, żebyśmy posługiwali. I czytamy dalej: Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowych, Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem, działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wiecie, ekscytuje mnie ten fragment, Dzisiaj będę kontynuował temat wiary, bo jest tutaj wymieniona jedność wiary, ale ten ostatni wiersz bardzo dotyka mojego serca. W ogóle jest, w całym tym fragmencie mamy wręcz paletę takich skarbów, różnorodnych skarbów. Paweł dotyka różnych ważnych rzeczy i mówi, że te służby zostały uwolnione, aby te wszystkie rzeczy mogły się wydarzyć. Taki jest Boży zamysł, taki jest Boży plan. Dotyka mnie to, że jest tutaj napisane, że ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czyli w pewnym sensie nie trzeba jakby nad tym nawet pracować, to będzie samo, tak powiem, brzydko, może kręcić się, to będzie samo wzrastać. Wiecie, kiedy połączę pewne składniki do ciasta drożdżowego, odkładam je gdzieś na bok, po, po tym połączeniu. I nie troszczę się o to, co się stanie z tym ciastem. Ono samo zaczyna rosnąć, tak? Ci wszyscy, którzy robili drożdżowe ciasto, to wiedzą. Wystarczy, że połączę drożdże, mąkę, wodę, cukier. Jeśli pomyliłem jakiegoś składnika, to przepraszam. Jeżeli połączę te kilka składników, one same z siebie nie będą rosnąć. Ale kiedy je połączę, nagle ciasto zaczyna rosnąć. Jeśli damy za małe naczynie, ono wyrośnie ponad to, ciasto, ponad to naczynie. Chociaż się nie troszczę, chociaż nic nie robię z tym ciastem. Wystarczy, że je połączę, ono zaczyna rosnąć. To jest jakiś taki przykład z życia codziennego, i wierzę, że jest tutaj coś z Bożego Serca w tym fragmencie, który mówi, że kiedy każdy z nas będzie służył tym darem, do którego został przeznaczony, bo fragment wcześniej o tym mówi, czyli że każdy z członków. Działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Każdy poszczególny członek, kiedy my wszyscy wchodzimy, nagle zaczyna rosnąć. Nagle zaczyna budowla rosnąć, nagle rzeczy zaczynają się układać. Więc każdy z nas jest ważny. Jest to ważne, żeby każdy z nas wszedł w to miejsce swojego przeznaczenia. I ktoś może powiedzieć: no tak, ale przecież są jeszcze inne dary, ty skupiasz się na tych pięciu, a przecież są inne dary: zachęcania, gościnności, mądrości. Można by było wiele ich wymieniać, bo jest ich wiele. I zgodzę się z tym, że są inne dary, które są również potrzebne. I dam taki bardzo konkretny przykład. Kiedy byłem na Ukrainie i wracałem, już zostawiłem towar w Charkowie. I kiedy wracałem jadąc ostatnim razem po uchodźców, zatrzymało mnie wojsko. No, to tych zatrzymań jest wiele ale jedno konkretne zatrzymałem i być może będę pamiętał do końca życia. A więc był ten posterunek, w czasie trasy zatrzymałem się i podszedł do mnie żołnierz, wyciągnął, włożył swoją dłoń, swoją rękę przez szybę do mnie, tak w geście przywitania. I ja ją ścisnąłem i on, trzymając moją rękę, zaczął dziękować. Za to, że przyjechałem tutaj i za wszystkie rzeczy, które robią Polacy. Już nie pamiętam dokoło, dokładnie jego słów. Ale zaczął dziękować i wyrażać to, że docenia to, że przyjeżdżamy tutaj z pomocą, że poświęcamy swój czas, że ryzykujemy swoim zdrowiem czy życiem. I kiedy on mówił, ja nie wiem, jak to, ja nie wiem jak to się stało, ale kiedy ruszyłem z tego posterunku. Wydaje mi się, że co najmniej przez 10 minut płakałem w trakcie jazdy samochodem. Wiecie, ja doświadczyłem różnego rodzaju podziękowań, zachę zachęt, ale w tym żołnierzu było. Ja wierzę, nie miałem możliwości tego zweryfikować, ale ja wierzę, że to był człowiek, który znał żywego Boga. Dlaczego ja płakałem? Dlatego, że nagle doświadczyłem, jadąc samochodem, po tej krótkiej wymianie słów, po tym uścisku jego dłoni. Doświadczyłem nadprzyrodzonego dotknięcia Boga. Ja płakałem dlatego, że coś głęboko we mnie zostało dotknięte przez Niego. Wiecie, człowiek nie był w stanie tego dotknąć. Ja nawet nie wiedziałem, że tego dotknięcia potrzebowałem. Człowiek jedzie tam w, na tej Ukrainie czasami w takim napięciu, różne rzeczy się dzieją po drodze, różne wyzwania są, ale kiedy On złożył to podziękowanie czy, czy tą zachętę, ja doświadczyłem spotkania z Bogiem. A więc był to dar, który został uwolniony przez tego człowieka, i on dotknął mojego serca. Mimo, że, tak jak mówię, wielu różnych innych ludzi gdzieś po drodze również dziękowało, ale on miał jakiś rodzaj namaszczenia, jakiegoś obdarowania, że to naprawdę gdzieś głęboko przeniknęło moje serce. Po prostu spotkałem się z Bogiem. A więc wierzę, że te dary, czy gościnności, czy innych rzeczy, ja wierzę, że one nie tylko w naturalny sposób może, mogą działać, ale w nich może się objawić moc Boża. W bardzo takich prostych rzeczach, tak? A więc nie chciałbym ich lekceważyć, ale skupiam się na tych pięciu, dlatego że pa, apostoł Paweł mówi, że te zostały ustanowione w szczególnym celu. Dlatego jest to dla mnie ważne. I chciałbym kontynuować temat wiary. Króciutkie przypomnienie z poprzedniego kazania mojego. Słowo Boże mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pokazywałem, jak siadam na krześle i się nie przejmuję, wiem, że to krzesło się nie zapadnie, że wszystko dobrze się zadzieje, że będę mógł usiąść pewnie, że się nie przewrócę, bo wierzę, że tak się stanie. Mam przeświadczenie o tym. Mam to przeświadczenie, zanim jeszcze usiądę, zanim zobaczę, że naprawdę siadam i nic się złego nie dzieje. Wiara jest bardzo ważna. Dlatego, że Słowo mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. To znaczy, że to jest ważne. Obracając to w drugą stronę, wierzę, że człowiek, który ma wiarę, podoba się Bogu. Dam Wam taki bardzo praktyczny przykład. Za chwilkę będę mówił o, o tych różnych przykładach, o których mówi Słowo Boże. Nierządnica Rahab. Kobieta, która zarabia na seksie poza małżeństwem. Słowo bardzo wyraźnie mówiło, Księgi Mojżeszowe wyraźnie mówiło, co Bóg myśli o tym. A jednak Bóg, Bóg kiedy zobaczył tą kobietę, która była gotowa tak naprawdę położyć swoje życie, bo ryzykowała swoim życiem, Dlaczego ona ryzykowała swoim życiem? Bo uwierzyła, że w Izraelu jest żywy Bóg. I z powodu tej wiary ryzykowała swoim własnym życiem, być może nawet życiem swojej rodziny, po to, żeby przechować czy schować Izraelitów, którzy przyszli na przeszpiegi. I słowo mówi, że z powodu tej jej wiary, ona i jej. Jeśli dobrze pamiętam, rodzina, zostali ocaleni, a całe miasto zostało wybite w pień. A w rodowodzie Pana Jezusa, czyli też i Królów, Dawida, Salomona, jest wymieniona Rahab. Jest napisane, że kiedy miasto zostało zdobyte, ona postanowi, postanowiła zamieszkać razem z Izraelem. A więc Bóg z powodu jej wiary odmienił jej ich, ich historię. Mało tego, założył jej do tego, żeby z czasem najpierw Dawid, Salomon, oczywiście po kolei wcześniej inni, inni, inne osoby i ostatecznie Jezus, Mesjasz, mógł przyjść na tą ziemię. A więc było w niej coś, co dotknęło serca Bożego. Coś, co się naprawdę spodobało Bogu. Mówię o tym, bo ja może to nie wiem, czy to się spodoba, czy nie, ale ja chciałbym się podobać Bogu. Chciałbym, żeby Bóg na mnie spojrzał i powiedział, podoba mi się ten facet. Nie z powodu tego jakiejś nawet pobożności, jakiegoś wysiłku, ale, on, ale z powodu wiary i zaufania, bo to jest coś, co dotyka serce Boże. Więc ja chciałbym się uczyć tego. Wierzę, że jest coś po mojej stronie do zrobienia, i chciałbym wejść w to miejsce. Chciałbym w tym funkcjonować. Wierzę, że wiara wyraża się w bardzo praktyczny sposób, w bardzo praktycznych czynach. Wierzę, że jeżeli mówimy o wierze, to nie chodzi o jakieś moje emocje, o jakieś moje uczucia, o jakieś przekonania religijne czy jakieś przekonania dogmatyczne, ale że wiara wyraża się w bardzo praktyczny sposób. I podawałem przykład noego. Przez 100 lat budował arkę. 100 lat razy 365 dni, czyli 36 500 powiedzmy dni. I kiedy myślę sobie o tym okresie, ten człowiek naprawdę miał wiarę i miał determinację i miał cierpliwość, o której mówił Irek. 30, ponad 36 tysięcy dni, dzień w dzień, budował arkę, dlatego że Bóg powiedział mu, że ma to zrobić, bo będzie powódź. I z powodu wiary i zaufania w Słowo Boże, on to robił, mimo że przez tyle dni nie widział rezultatu, nie widział wypełnienia się tego Słowa. Ale czytamy dalej, że to ocaliło jego życie i życie jego rodziny. Z powodu jego wiary i zaufania do Boga. I chciałbym się troszeczkę przyjrzeć też, żebyśmy się przyjrzeli razem, w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, innym takim czynom wiary. Co to może tak naprawdę być? Jak w jakiś sposób możemy zobaczyć, że ktoś ma wiarę lub nie? Hebrajczyków, 11 rozdział, 20-21 wiersz. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Jezowowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub, każdego z synów Józefa i skłonił się na Bożnie, wsparty o wierzch swojej laski. A więc czytamy, że wiara wyraziła się w tym, że ojcowie błogosławili swoje dzieci. Wypowiadali słowa błogosławieństwa. A więc oni wierzyli naprawdę, że to, co wypowiadają, stanie się, że to się zmaterializuje w ich życiu. Obróciłbym to jeszcze w drugą stronę. Widzimy to szczególnie w postawie Jakuba. On naprawdę wiedz, wierzył w to, że to jest ważne, żeby ojciec go pobłogosławił. Miał wiarę, że słowa błogosławieństwa Ojca zaważą na Jego przyszłości, zaważą na Jego losie. Zabiegał o to w nieuczciwy sposób, o czym oczywiście czytamy. Ale to, co dotyka, wierzę, że, do, wierzę, że to, co dotknęło Bożego serca, to jego wiara. Jest napisane, że Ezaf wzgardził tym. Wzgardził swoim pierworództwem. Czyli nie miał tak naprawdę przekonania, że to jest do końca ważne. Oczywiście, kiedy rzeczy się już zadziały, kiedy ojciec mu powiedział, w zasadzie prawie nie mam czym ciebie pobłogosławić, no to Ezaf był wściekły. Ale wcześniej czytamy, że on wzgardził tym. Nie uznał, że to jest aż coś takiego ważnego, to pierworództwo. Natomiast Jakub miał wiarę. Że to jest ważne, zabiegał o to. Dobrze, 22 wiersz. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Ta wiara jest niezwykła. Ona wykraczała poza życie tego człowieka. Nie wiem do końca, ile lat minęło. Było powiedziane, że 400 lat miał Izrael przebywać w Egipcie. Jeśli dobrze pamiętam, to 430 około lat minęło, zanim Izrael zaczął wołać do Boga o, o ratunek. Józef, nie wiemy, nie pamiętam do, do końca ile żył, załóżmy, że 100 lat, więc przez około 300 lat, dopiero po jego śmierci, wypełniło się słowo, obietnicy. On miał wiarę w to, że Izrael pewnego dnia wyjdzie stąd, wyjdzie z Egiptu. I poprosił, żeby jego kości zabrano, i jest później napisane, że zabrano te kości. Nie wiem, dlaczego inni nie prosili o to, ale on o to poprosił. I jest napisane, że te kości zostały zabrane i przeniesione na teren, na którym Izrael ostatecznie osiadł. A więc on miał wiarę. To się wyraziło w bardzo praktyczny sposób. On powiedział: Słuchajcie, kiedy pewnego dnia Bóg was stąd wyprowadzi, zabierzcie moje kości. A więc to wykraczało poza jego życie. Myślę, że z 300 lat minęło jeszcze zanim, zanim Izrael faktycznie wyszedł. Kolejny wiersz. Przez wiarę był Mojżesz, po narodzeniu, ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. List do hebrajczyków mówi, że jest w tym wiara, że była w tym wiara rodziców. Wiara wierzy, że po pierwsze etyczna, że oni wiedzieli, że Bóg powiedział nie zabijaj. Na pewno kochali swojego syna i chcieli go stracić. Ale to, co mnie dotyka, to jest to, że jest napisane, i nie ulękli się rozkazu królewskiego. A więc wiara czasami wyraża się w tym, że wiedząc, że z powodu mojej wiary, z powodu tego, do czego mam przekonanie, może się okazać, że poniosę konsekwencje, ale nie boję się, decyduję się jakby zaryzykować, zrobić jakiś krok zaufania do Boga bez względu na konsekwencje. Dlaczego? Dlatego, że mam wiarę. Wiara może się w ten sposób wyrazić, w bardzo bardzo praktyczny sposób. Kolejny wiersz. Przez wiarę Mojżesz, kiedy Dorus nie, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli jej zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, Skierował bowiem oczy na zapłatę. Zobaczcie, w naszym zachodnim, tak to nazwę, społeczeństwie my lubimy wygodę. No niestety, taka jest prawda, tak? Lubimy wygodę, lubimy dobrobyt. Lubimy, żeby nam było dobrze, żebyśmy byli wygodni, żebyśmy się za bardzo nie napracowali, żebyśmy mieli wiele ciekawych rzeczy, które możemy doświadczyć. Jest napisane, że Mojżesz, mimo że był nazwany synem córki Faraona, a więc w zasadzie miał no nieograniczone w pewnym sensie możliwości, dobrodbytu, kariery, bogactwa, mnóstwo służących, jest napisane, że z powodu wiary w zapłatę, w którą uwierzył, że ta zapłata jest większa i bogatsza i ma większą wartość, Niż to wszystko, co widzą jego oczy, zdecydował się z tego wszystkiego zrezygnować. I Słowo Boże mówi, że jest to wiara, która się w praktyczny sposób przejawiła. Dalej, zobaczcie. 28. Wiersz. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Jeszcze trzydziesty wiersz. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążone przez siedem dni. Łączę te dwa wiersze, dlatego że oba one mówią o pewnego rodzaju akcie proroczym. Przecież te rzeczy nie mogły odmienić tak fizycznie. Jakie miało znaczenie pokropienie krwią? Czy ono miało moc zatrzymać śmierć? Czy gdyby ludzie na Ukrainie, czy gdziekolwiek w jakiejś sytuacji... Pokropili krwią, czy to by miało jakieś znaczenie? Oni zrobili to na posłuszeństwo Słowu Bożemu. Bóg do nich przemówił, że chcę, żebyście to zrobili, i ktoś mógłby się zastanawiać, ale jaki to ma sens, przecież to nie ma logicznego znaczenia. Na przykład, po co my mamy siedem dni okrążać mury? To nie jest dobra strategia militarna. Czy jakiś generał, czy w jakichś książkach wojskowych, czy na jakichś szkołach wojskowych uczą w ten sposób zdobywać miasta? Żeby siedem razy okrążać, a później ostatecznie w ostatni dzień trąbić w trąby, i to jest strategia do zdobycia miasta? Przecież my wiemy, że to nie miało sensu z logicznego punktu widzenia. A jednak Bóg wypowiedział słowo, że chcę, żebyście właśnie to zrobili, i kiedy oni stanęli w posłuszeństwie, okazało się, że to właśnie zadziałało. A więc była to wiara w słowo Boga, że kiedy Bóg coś mówi, to tak się stanie. Wiecie, pomyślcie sobie, kiedy oni chodzili wokół tego miasta, oni wyglądali jak głupcy w oczach tych, którzy byli w mieście. Przyszli, chcą zdobyć miasto, nawet nie podchodzą pod mury, nawet nie budują, załóżmy, tych machin oblężniczych. Nie, nie widać, żeby budowali drabiny, chodzą w koło miasta, to nie miało sensu. Oni naprawdę wyglądali jak głupcy, ale dlaczego to zrobili? Z powodu wiary w słowo Boga. I również z paschą, czy z pokropieniem tych drzwi i nadproża, to był akt wiary i zaufania. Ja to nazywam aktem proroczym, czyli oni zapowiadają coś, co się wydarzy. Robią, wykonują słowo, jakiś konkretny czyn, który Bóg kazał im zrobić. I okazało się, że to się wydarzyło. A więc w tym może się wyrazić Twoja czy moja wiara. Że Bóg przemówi do Ciebie, żebyś coś zrobił. I może po ludzku to nie ma sensu, ale Ty robisz ten krok wiary i zaufania do Niego, i nagle rzeczy się wy, wy, zaczynają dziać. Dlatego że Bóg odpowiada na Twój akt wiary, na Twój krok wiary. Dlatego że wiara, ja wierzę, że to nie jest tylko coś, co gdzieś tam głęboko chowamy na dnie serca i nikt tego nie, nie może widzieć. Jezus widział wiarę ludzi. I wierzę, że nie chodziło tylko o duchowe spojrzenie, prorocze. Pamiętacie historię, kiedy był tłum ludzi, garnął się do Jezusa i czterech ludzi niosło sparaliżowanego, i zobaczyli, że nie są w stanie się dostać. Co oni zrobili? Weszli na budynek, zdjęli dach i spuścili sparaliżowanego. Jest napisane, że Jezus zobaczył ich wiarę. Dlaczego zobaczył? No, bo zobaczył, że oni są zdeterminowani, że oni są gotowi wszystko zrobić. Żeby tylko ten sparaliżowany stanął przed Jezusem, bo zależy im, żeby on został uzdrowiony. Więc wiara wyraziła się w bardzo konkretny sposób, widzialny, w zasadzie widzialny dla wszystkich. Albo ten niewidomy, który był przy Jerycho. Wołał na cały głos, ludzie go ucieszali, zamknij się, cicho, a on wrzeszczał, bo wiedział, że w tym jest jego jedyny ratunek. Krzyczał i w ten sposób wyraziła się jego wiara. Że on naprawdę uwierzył, że Chrystus jest jedynie jego ratunkiem. Wierzę też, że dotyczyło to wielu innych rzeczy i można by było wiele innych przykładów podawać. A więc wiara wyraża się w jakiś bardzo, bardzo konkretny sposób. Jeszcze 29 wiersz chciałbym przytoczyć. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Wiecie, my nie, nie stoimy jakby przed tą rzeczywistością, która jest tutaj zapisana w słowie, ale spróbujmy sobie to wyobrazić: jak to mogło wyglądać? Z jednej strony są wojska Egip, Egiptu. Wiemy, że oni nam źle życzą. Może nas nie zabiją, ale na pewno nas wezmą w niewolę, a my nie chcemy wracać do niewoli. Z drugiej strony jest morze, żywioł. Nawet dobry pływak prawdopodobnie nie byłby w stanie sobie poradzić w tym morzu, żeby przepłynąć na drugą stronę. Kiedy Mojżesz podnosi laskę, wody się rozstępują. Nie wiem do końca, jak to wyglądało. Przedstawiane jest to w filmach, że być może z lewej strony ściana wody i z prawej strony ściana wody. Nie wiem do końca, czy tak to wyglądało, być może tak, już nie pamiętam dokładnie w tej chwili tego opisu biblijnego. Ale trzeba było użyć wiary, żeby wejść w to miejsce. Bo co, jeśli te wody nagle z powrotem wrócą? Rozumiecie, co mam na myśli? Nawet jeżeli widzę tą ścieżkę, wiecie, ja mam lęk wysokości, czy lęk przestrzeni. I co z tego, że widzę tą ścieżkę, kiedy widzę tą przepaść? I ta przepaść mnie paraliżuje. Więc muszę użyć wiary i zaufania, że mogę robić te kroki wiary, że mogę robić, robić te kroki, iść po tej ścieżce i że wszystko dobrze się potoczy. Ale moje, od, moje emocje krzyczą, jest źle. Zobacz, jak, jaka jest przepaść. Więc ja wierzę, że to wymagało naprawdę od tego narodu wiary, żeby wejść w to miejsce. Nie wiemy, jak szerokie, były, jak szerokie było to przejście. Więc zobaczcie, oni wbrew naturze, kiedy widzieli, że wbrew naturze się coś wydarzyło, oni zrobili kroki, krok po kroku i przeszli to morze. Jest napisane, że, a z Egipcjanami wydarzyło się zupełnie inaczej czyli, że Egipcjanie potonęli. Myślę, że dlatego, że po prostu nie mieli wiary. A poza tym, Pan Bóg no, miał swoje plany względem Egiptu. Dobrze, chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment. Od y, cały czas list do hebrajczyków, 11, 32, 35, powiedzmy A. I cóż powiem jeszcze. Zabrakłoby mi, by mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu. I o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice. Zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez Wskrzeszenie. Może na razie do tego miejsca. Czy, wymienione jest tutaj wiele bardzo praktycznych rzeczy. Wiele nadprzyrodzonych rzeczy. To, co widzę w tych ludziach, to jest to, że oni nie powiedzieli, no trudno, tak już musi być. Bo ty i ja, my mamy wybór w naszym życiu. Możemy powiedzieć, no trudno, tak już musi być. Jest źle, no trudno, już tak musi być. Ale ci ludzie nie powiedzieli, no trudno, tak już musi być. Nie będziemy zagłębiać się w szczegóły, jak te rzeczy się wydarzyły. Ale słowo to mówi im o tym, że oni byli ludźmi, którzy mieli wiarę, i ja wierzę, że w tej wierze nie zgodzili się na rzeczywistość, którą widzieli. Szukali Boga, szukali od Niego odpowiedzi, kiedy On dał im instrukcje, oni poszli za tymi instrukcjami, i słowo mówi, że doświadczyli owocu swojej wiary, że oglądali przełomy, za którymi tęsknili. I przełomy, za, które pragnęli. Dzielę się tym, żeby Ciebie zachęcić, że kiedy widzisz zmaganie, kiedy widzisz różne goliatów, różne problemy w Twoim życiu i wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby one się ruszyły po ludzku, czy to w sferze medycznej, czy finansowej, czy relacyjnej, jakiejkolwiek. Zobaczcie, jak wiele różnych rzeczy jest tu wymienionych. To chcę Ciebie zachęcić, żebyś powiedział, nie ma zgody mojej na to. Kiedy z kimś rozmawiałem, i ktoś powiedział, wiesz, ale w jakim ty jesteś miejscu, czy będziesz szantażował Boga, czy oczekujesz, że Bóg zrobi zawsze dokładnie to, co Ty chcesz, żeby było to jasne, dla mnie zawsze Pan Bóg ma ostateczne słowo. Jeśli On wybierze inaczej niż pragnie moje serce. Ja nie będę z tym dyskutował I, on, i Pan Bóg nie musi się nawet przede mną tłumaczyć. Jeśli on zdecyduje inaczej i mnie o tym poinformuje i rzecz się wydarzy inaczej niż ja oczekuję, ja nie zawrócę od wiary w Pana Boga. Ale z drugiej strony widzę, że wiara to jest coś, co się podoba Bogu i widzę, że Bóg odpowiada na wiarę. I że on ma nagrodę dla tych, którzy Jego szukają. Więc ja chcę wybrać tą drogę. W tych miejscach, w których Pan Bóg powie nie, bo były miejsca w historii Biblii, kiedy czytamy ją, kiedy Pan Bóg powiedział po prostu nie. I może nawet nie tłumaczył dlaczego. Chcę być w miejscu, w którym nie wiem, czy to psalmista mówi, czy jeden z proroków mówi, choćby mnie zabił. Nawet wtedy będę mu ufał. Chcę być w miejscu, w którym naprawdę polegam na Bogu, ale znając Jego serce, znając Jego charakter na podstawie pisma, chcę wierzyć, że On będzie czynił znaki i cuda, że On jest Bogiem przełomów, że On pragnie niezwykłe rzeczy czynić i chcę je oglądać w swoim życiu. I jest drugi fragment. 35B, powiedzmy do 40. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary, zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego: mianowicie, by oni nie osiągnęli celu bez nas. Słowo Boże mówi, że ci ludzie byli również bohaterami wiary, chociaż nie widzieli owocu swojej wiary za swojego życia. Dlaczego byli bohaterami wiary? Kiedy czytam te opisy, widzę ludzi, którzy byli gotowi stracić wszystko, co posiadają, z powodu swojej wiary w Boga. To czytam w tym fragmencie: wyzuci ze wszystkiego w więzieniu, kamienowani, paleni, przeżynani piłą. Dlaczego byli przeżynani piłą? Z powodu swojej wiary. Z powodu tego, że uznali, że wiara w Boga, w Jego obietnice, jest ważniejsza niż ich własne życie. Słowo mówi, że świat nie był ich godzien. Nie oglądali tego co Bóg włożył do ich serca, tego, tej tęsknoty i tego pragnienia. A jednak słowo nazywa ich bohaterami wiary. Jest napisane, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Jest taka historia, jest film nawet nakręcony na, na, na podstawie tej historii o misjonarzach, którzy pojechali, już teraz nie pamiętam, czy do Ameryki Południowej, czy do Afryki i Ci misjonarze zostali zabici przez ludy, do których się udali. Ale rodzina tych misjonarzy zdecydowała się kontynuować ich pracę. I po wielu latach ludzie z plemienia, do którego byli posłani, którzy zamordowali tych misjonarzy, nawrócili się i wydali świadectwo, że kiedy mordowali tych ludzi, tych misjonarzy, niebo się otworzyło i widzieli aniołów. I ostatecznie owoc pracy, chociaż ci ludzie zginęli, był niezwykły, dlatego że ten lud został dotknięty mocą Bożą. Co chcę powiedzieć? Chcę ufać Bogu i robić kroki wiary i zaufania do Niego. Jeśli nie będę za swojego życia oglądać owocu swojej wiary, to uznaję, że Bóg przewidział ze względu na kogoś innego coś lepszego. Rozumiecie, co mam na myśli? To nie zniechęci mnie, czy nie zatrzyma, jeśli nie będę widział dzisiaj czy jutro owozu swojej wiary. Ufam, że Bóg ma to, co najlepsze, ale z drugiej strony chcę być zdeterminowany, aby ufać Bogu i polegać na Jego Słowie. I chciałbym wrócić do dwóch reakcji Pana Jezusa. Wspominałem o tym już na poprzednim kazaniu, ale chciałbym podać jeszcze inne fragmenty. W zasadzie nie wiem, czy dzisiaj Irek właśnie już nie czytał na początku y, tego fragmentu, który miałem zaplanowany, ale wspomnę o nim. To jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Nie, przepraszam, on troszeczkę inny czytał. 16, 5, 12. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im, miejcie się na baczności i strzeźcie się kwasów faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: Małwierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy i ile koszów zebraliście. Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy i ile koszów zebraliście. Jakże to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeście się kwasu faryzeuszów i sadeceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Widać, że Jezus no, był zdenerwowany tutaj w tym fragmencie, w tym momencie. On mówi, jak nie możecie pamiętać? Przecież wydarzyło się tyle cudów. Podaję im te dwa przykłady. Przecież wy oglądaliście to na swoje oczy. Przecież jedliście ten chleb i ryby, nie pamiętacie, ile koszów zebraliście, a wy się martwiliście, martwicie teraz, że zapomnieliście e, wziąć chleba ze sobą? Tak jakby zapomnieli, że Chrystus był w stanie rozmnożyć dla potężnej rzeszy ludzi to, czego oni potrzebowali, ten chleb i rybę i martwili się, że dla nich, dla powiedzmy tych trzynastu, bo 12 uczniów i pan Jezus, że chleba nie starczy. Pan Jezus ich wcale nie pochwalił, nie powiedział dobrze, no szkoda, że zapomnieliście, ale dobrze, że myślicie o tym, że jesteście tacy wcześniej zapobiegawczy. Zga, zganił ich za to, że są ludźmi niewiary. Drugi fragment to jest Ewangelia Mateusza 8:23 do 27. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I ota nawałnica wielka powstała na morzu, tak, że fale łódź przykrywały, on zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatr i morze, i, miast, i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Wiecie, dotyka to mnie to też, in, w innym fragmencie jest to też jeszcze bardziej jakby uwypuklone, w innym fragmencie, w innej Ewangelii, znaczy w, fra w fragmencie, który opisuje tą historię, że oni skupili się na tym, że Chrystus uciszył tą burzę, tak jakby w ogóle nie zrozumieli tego, co Chrystus do nich mówił, tej konfrontacji, że nie są w miejscu, w którym powinni być. Jezus mówi, jesteście ludźmi małowiernymi. I oczywiście, gdybym ja był w tej sytuacji, czy ktokolwiek z nas, może inaczej byśmy do tego podchodzili, może bardziej, z, z większą wyrozumiałością, ale czytamy, że Jezus wcale nie powiedział, oj chłopcy, no faktycznie, straszna sprawa, wielka burza, macie prawo się bać. Nie, mówi, jesteście, dlaczego się w ogóle boicie? Małowierni. Czyli Jezus wcale ich nie chwali, wcale ich nie usprawiedliwia, nie widzę tutaj za dużo empatii w, w sercu Pana Jezusa wyrażanej. Ja wiesz, że on ich kochał, to jest absolutne, absolutnie pewne. Ale Jezus ich gani. Dlaczego Jezus spał spokojnie? Dlatego, że wiedział, że Ojciec mu nakazał, że ma jechać do tej y, krainy gadareńczyków, że ma tam uwolnić człowieka opętanego, więc nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek mogło zatrzymać go. I choćby nie wiem, jak się to morze pieniło, i choćby nie wiem, jak ten wiatr doł, to skoro ojciec mu kazał tam pojechać, to wszystko dobrze się ułoży. I on bezpiecznie dojedzie tą łódką, dopłynie tą łódką, do miejsca swojego przeznaczenia. Wierzę, że dlatego Jezus spał spokojnie, bo wiedział, do czego Ojciec Go zaprosił. Wiedział, że te wszystkie problemy, które są po drodze, i tak Go nie zatrzymają. Że nawet Jezus nie musiał gromić tego wiatru, tak naprawdę. Myślę, że to nie było ostatecznie potrzebne. Myślę, że Jezus raczej to zrobił ze względu na uczniów, bo widział, że oni naprawdę się byli przerażeni i się bali. Ale tak technicznie, ja wierzę, że nawet to nie było potrzebne, żeby Jezus dotarł do celu, skoro Ojciec przeznaczył go do konkretnych rzeczy, do konkretnego, do konkretnego zadania. Ale jest też coś, w drugą stronę, czyli wiara, kiedy Jezus widzi wiarę człowieka, widzę, że Pan Jezus może się zdziwić. Myślę, że widzę pewnego rodzaju podziw, i jest to wyrażone słowami, publicznie nazwane. Pan Jezus w pewien sposób bardzo wyraźnie podkreśla to, co zobaczył. I chciałbym tutaj dwa fragmenty przeczytać. Pierwszy z, z ósmego rozdziału Ewangelii Mateusza, od piątego do dziesiątego wiersza. A gdy wszedł do kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy. I mam pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie innemu zaś przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I drugi fragment z Ewangelii Mateusza 15, 21, 28 i wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona, on zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł, Niedobrze jest brać chleb, dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, Tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej, Niewiasto, Wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. A więc są tutaj dwie historie, w których Jezus wypowiada pochwałę do ludzi, którzy, którzy mieli wiarę. W pierwszym przypadku ta wiara się w niesamowity sposób wyraża. Myślę, że każdy z nas, jeśli miałby, jeżeli byłby chory, jeżeli miałby potrzebę, czy ktoś z naszych bliskich byłby chory, Chcielibyśmy, żeby ktoś, kto ma dar uzdrowiania i wiemy, że w zasadzie na kogo nie położy na ręce, to każdy ten człowiek zostanie uzdrowiony. Chcielibyśmy, żeby ta osoba przyszła do naszego domu, żeby, położy, żeby znalazła dla nas czas, bo dla nas ta sprawa jest ważna, i żeby ten człowiek został uzdrowiony. A ten człowiek mówi: Ty nie musisz nawet przychodzić do mnie. To nie jest przecież potrzebne. Przecież wystarczy, że Ty powiesz słowo, a rzecz się zmaterializuje. Wystarczy, że powiesz bądź uzdrowiony i ja wiem, że, że ten mój sługa będzie uzdrowiony. I jest napisane, że Jezusa to bardzo dotknęło i że mówi, że nigdzie w Izraelu takiej wiary nie widział. A do tej kobiety mówi: Wielka jest wiara Twoja. Kto z nas chciałby usłyszeć to, co Jezus dalej mówi? Niech Ci się stanie, jak chcesz. Niech ci się stanie, jak chcesz. Przecież my chcemy różnych rzeczy. Różne, różnych rzeczy pragniemy. Dobrych rzeczy. Kto z nas nie chciałby, żeby Jezus do nas powiedział niech ci się stanie, jak chcesz. Chcesz męża? Proszę. Czy chcesz żonę? Proszę bardzo. Chcesz pracę, która będzie dawać Ci radość i satysfakcję? Proszę bardzo. Potrzebujesz uzdrowienia? Proszę bardzo. Jezus mówi, Wielka jest Twoja wiara. Czyli Jezus zobaczył coś, co dotknęło go tak głęboko, że powiedział: Niech ci się stanie, jak Ty chcesz. Ja wierzę w tym wszystkim, bo Jezus mówi, że on czyni tylko to, czego ojciec chce. Więc skoro wcześniej mówi, że ojciec go posłał tylko do owiec z Izraela, to znaczy, że ojciec widząc wiarę tej kobiety. Wierzę, że przemówił do, do Chrystusa i kazał mu po prostu wypędzić tego demona. Taka jest mu, wierzę, że logika tych zdarzeń, jakby całości spojrzenia. A więc to, co dotknęło, to była wiara. W co tak naprawdę ta kobieta wierzyła? Przecież usłyszała, że nie ma takiej możliwości od samego Chrystusa, że sam Bóg ustanowił takie prawo, że nie ma możliwości. Ja wierzę, że ona wierzyła w dobroć Boga. Po prostu. Uwierzyła, że Bóg jest dobry. I mimo tych wszystkich praw ustanowionych, uwierzyła, że nawet mimo, że ona została nazwana szczenięciem czy przyrównana do szczenięcia czyli kogoś, kto jest tak mało ważny. To uwierzyła, że dobroć Boża sięgnie również do tego miejsca. To jest wyrażone w tej słowie, tak? kiedy ona mówi, że nawet szczenięta jedzą ze stołu, okruszki ze stołu Pana. Czyli wierzyła, że dobroć Boża nie jest zbyt krótka, aby dosięgnąć jej życia i stać się odpowiedzią dla jej rodziny. I Jezus mówi: Niech ci się stanie jak chcesz. Za tydzień będę kontynuował temat wiary. Będę chciał troszeczkę świadectw, jakby zacząć mówić, żeby być bardziej praktycznym, żeby w taki praktyczny sposób was zachęcić. Ale też te, te rzeczy chcę położyć, bo one są zapisane w słowie, a ja chcę, żeby moja wiara była oparta o Słowo. Nie o jakieś moje wyobrażenie o Bogu, nie o jakąś teorię wymyśloną przez człowieka, ale chcę oprzeć się na Słowie. Chcę zaufać Słowu Bożemu. Dlatego, że słowo mówi, że ten, kto ufa Panu, to co? Ktoś pamięta? Ten, kto ufa Panu, nie zawiedzie się. Możesz wyglądać na głupca w oczach innych ludzi, z powodu tego, że ufasz Bogu. Ale Bóg gwarantuje, że ten, kto Jemu ufa, nie zawiedzie się. Błogosławię Was, kochani. Proszę bardzo.